Antoni Chmielewski po gali PLMA 30. Przyjechał dzisiaj nie walczyć, ale przywiózł już swoich zawodników, którzy dzisiaj, u których w narożniku stał. Jak oceniasz występy swoich podopiecznych? Dzień dobry. No, występy były różne. Jeden z zawodników przegrał w drugiej rundzie na początku przez poddanie. Drugi wygrał na początku drugiej rundy przez TKO. No, mieszane mam uczucia. Co do Janka Pietrzyka, który przegrał przez trójkąt w drugiej rundzie na początku, no, niestety nie wykonał założeń taktycznych, miał się bić w stójce, to jest jego mocna broń. Miał za wszelką cenę trzymać stójkę, używać mocnych ciosów rękoma. Jeśli miał sprowadzić walkę na ziemię, to miał zadać mocne ciosy i jak coś się dzieje, to wstawać do góry. Niestety no, nie wykonał zadania i przegrał walkę. Pierwszą rundę przegrał przez obalenie i kontrolę całej rundy, całą rundę spędził na plecach. Drugą rundę jak już obalił, nie próbował bronić poddania, nie wstawał, nie uciekał, tylko został i został uduszony. Co do Filipa, wygrał walkę, oczywiście zwycięzców się nie sądzi, ale no nie jestem do końca zadowolony z tej walki, bo też nie spełnił zadania takiego, jakim powierzyłem. Miał trzymać stójkę i dopiero jak tamten ruszył w niego, miał wykonywać obalenia, a jak obalenie by wyszło, to miał najpierw kontrolować walkę, utrzymać pozycję, zmęczyć przeciwnika, obijać i dopiero na zmęczonym próbować poddawać bądź kończyć walkę. Tutaj obalił i od razu na hura próbował bić, na hura próbował przechodzić, próbował zmusić człowieka do poddania. Także no, nie jestem zadowolony, dostało opieprzy to solidny po pierwszej rundzie. Na szczęście w drugiej rundzie szybko się to skończyło. W drugiej rundzie szybko się skończyło, a potem jeszcze w ogóle oglądaliśmy dość ciekawy pokaz umiejętności gimnastycznych Filipa. Trzeba przyznać, że wszystkim tutaj strasznie zaimponował tym, co zrobił. Tak, Filip jest bardzo niepozorny, niewyględny, wszyscy go prawie lekceważą, a to jest bardzo dynamiczny, silny chłopak, który nie boi się walczyć, nie boi się dostać, przy tym bardzo sprawny gimnastycznie i w ogóle ruchowo. Także no, stwarza pozory takiej flei, takiej ciapy, a jest naprawdę bardzo solidny. No i pokazał to dzisiaj. Rzeczywiście można się bardzo pomylić, tak podchodząc na pierwszy rok do Filipa. Powiedz jeszcze, jak wygląda twoja sytuacja, bo ciebie też już niebawem zobaczymy na gali PLMA. Powiedz, jak przygotowania do tego występu? Przygotowania już są do tej walki 12 kwietnia praktycznie już prawie zakończone. Już to, co miałem potrenować, wypocić, praktycznie już zostało zrobione. Został mi jeszcze tylko taki tydzień bardzo mocnych treningów, a potem już łapanie świeżości. No i oczywiście zgubienie kilku kilogramów. Zgubienie kilku gramów. Będzie trudno? No, tak jak zawsze będzie trudno, ale dam radę. Dobrze, powiedz, jak ty w ogóle oceniasz to, co przyjdzie ci, tę walkę, którą przyjdzie ci tam stoczyć, rywala? Tak jak mówiłem wcześniej, dla mnie rywal nigdy nie jest, tak by powiedzieć, najważniejszy. Ja dostaję propozycję walki, ja mam być gotowy, zrobić formę, dać siebie 100%, postarać się dać jak najlepszą walkę. Także ja jestem gotowy, na pewno będę gotowy do tej walki, dam z siebie wszystko i pokażę, na co mnie stać. I jeszcze na samych walkach również. Bardzo dziękujemy, gratulujemy tego zwycięstwa dzisiaj tutaj jako trener. Porażki nie gratulujemy, ale wiadomo, że one się zdarzają, to taki sport. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za ten wywiad i życzymy powodzenia na PLMA 31 w Koszalinie. Dziękuję. Też chciałem pochwalić oczywiście moich zawodników, że wyszli bez kompleksów. Jak w debiucie zawalczyli. Jednemu się udało, drugiemu się nie udało, ale obydwaj dali z siebie wszystko, także ogólnie jestem zadowolony. No i w takim razie, w takim nastroju życzymy dobrego powrotu do Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, jest Filip.